Dobra, a więc generalnie w moim ostatnim odcinku z tego, jak kupowałem sezon 7, natknąłem się na Project Era, czyli coś, co na nas powraca do dowolnego sezonu i tym razem nas powróciło wtedy do sezonu pierwszego, a właściwie to do sezonu drugiego rozdziału pierwszego. Cała historia, jak na to wszystko po prostu się natknąłem, no to macie w poprzednim odcinku, ponieważ teraz nie będę tutaj o tym wszystkim mówił. Ale generalnie no to jest Project Era, no i Project Era pozwala nam cofnąć się do dowolnego sezonu, czyli na przykład do sezonu pierwszego Fortnite'a. I jak już dowiedziałem się, co wtedy zakupiłem i dowiedziałem się, że to jest za darmo w internecie, no to powiedziałem, że zrobię dla was poradnik, jeśli będziecie chcieli oczywiście, do Projectu Era. I witam was w tym poradniku, dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować Project Era, opowiem troszeczkę o nim, a także przedstawię dwie najbardziej przydatne komendy do niego. Więc zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite. Każdy komentarz o treści telefon serduszkuje. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny odcinek z sezonu pierwszego w Fortnite. Zapraszam również na mojego Discorda, a link do Discorda Projectu Era, skąd wszystko będziemy pobierać, jest oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu. A więc generalnie, tak jak wam obiecałem, dzisiaj zrobimy poradnik do tego, jak generalnie obsługiwać Project Era. No i tutaj mamy sezon 7, ponieważ nagrywam to w ten sam odcinek, co nagrywałem tamten. Ale no, to jest oczywiście sezon pierwszy, w sumie nie 7, ale po prostu nie chcę zmieniać nazw. Więc dobra, generalnie, no to w tym sezonie 7 się za dużo rzeczy nie znajduje. Ale generalnie już wam wszystko tłumaczę, co trzeba zrobić. A więc, żeby po prostu pobrać jakby sezon pierwszy, no bo to jest sezon pierwszy. A właściwie no to Project Era, jeśli chcemy pobrać, to musimy wejść na Discorda Projectu Era, do którego po prostu zaproszenie będziecie mieli w opisie. No i tutaj na po prostu downloads mamy oczywiście co mamy pobrać, tutaj mamy również napisane jakieś update'y, co zostało usunięte, co zostało poprawione, co zostało naprawione. No i tutaj w extra downloads mamy, jeśli coś by wam nie działało, ja na przykład tego nie musiałem nic instalować, ale jeśli no generalnie wy będziecie musieli, coś wam nie będzie działało, no to tutaj polecam jeden z tych programów powinien to naprawić, ponieważ to jest, jak widzicie, no dzisiaj nawet o 27 jest napisane jakby no co poprawić, także no generalnie jeśli coś wam nie działa, no to zajrzyjcie na ten kanał. No i FN Builds jest to kanał, na którym pobieramy wersję Fortnite, jaką chcemy, więc na przykład 1.11 jest to sezon drugi, w który ja grałem na odcinku. No i generalnie ja go zakupiłem oczywiście, bo jakby nie wiedziałem wcześniej o jakby istnieniu tego, że to jest w ogóle za darmo w internecie. No ale jak już się dowiedziałem i obiecałem, że wykonam dla was poradnik, no to tak. To jest to, co sprzedano mi jako sezon 7. No i generalnie to jest Fortnite 1.11, jest to sezon drugi tak naprawdę, rozdziału pierwszego. No i generalnie, no tutaj w Downloads mamy oczywiście beta 0.51 zip. No i to musimy pobrać, ale zanim to pobierzemy, musimy wyłączyć nasz antywirus. I wiem, że to źle brzmi, no ale generalnie jest to, wydaje mi się, że zweryfikowane, w sensie ja zaufałem, ponieważ no jest tutaj bardzo dużo osób i generalnie no to są wspierani również na zagranicznym YouTubie bardzo, więc wydaje mi się, że raczej tutaj to nie jest żadne, no wiecie, coś nielegitnego, dlatego ja zainstalowałem. Następnie musicie tutaj w FN Build sobie wejść i pobrać Fortnite'a, no i po prostu klikacie sobie tutaj w link. No i tutaj to akurat nic prostszego, no i wchodzicie sobie tutaj i po prostu klikacie pobierz. No i to jest całość, co trzeba zrobić z pobierania, także pobieracie tak naprawdę dwa pliki. W przypadku projektu Polaris, który istniał parę miesięcy temu, to było jakieś 6 plików, dlatego tutaj jest duży progres, jeśli o to chodzi. Generalnie ludzie są tutaj również na Discordzie bardzo pomocni, więc wystarczy, że się o coś zapytacie, no i raczej powinniście dostać odpowiedź, więc jeśli czegoś nie zrozumiecie z tego poradnika, zapraszam na Discorda Projectu Era, tutaj powinni wam odpowiedzieć. Jest ogromna różnica pomiędzy projektem Polaris a projektem Era. Według mnie Project Era jest lepszy, ale jest troszeczkę źle skonfigurowany. No naprawdę spore lagi są po prostu, jeśli macie OBS-a jednocześnie włączonego. Ale no, wy raczej nie będziecie tego nagrywać, więc no, raczej takich lagów nie powinniście aż mieć. No i Project Era w sumie, jak już macie wszystko zainstalowane, no to zróbcie sobie tutaj folder od tego. No i powinniście mieć tutaj oczywiście to w WinRarze, no to wypakujcie sobie te dwa foldery. No i dobra, musicie wejść tutaj, musicie następnie wejść tutaj, kliknąć sobie tutaj i skopiować tą ścieżkę. I musicie następnie wejść w beta i włączyć Era Launcher. I w ogóle czasem się psuje, że nie macie internetu po tym. Jakby, no jest jakiś problem generalnie potem, że możecie nie mieć internetu, dlatego również na, tutaj na Discordzie Projectu Era macie napisane, jak to wszystko naprawić. Także poprzeglądajcie sobie tego Discorda. No i dobra, włączamy sobie to, a tylko, że jako administrator włączmy najlepiej.
Nie jestem pewien, czy trzeba było generalnie włączyć jako administrator, ale na wszelki wypadek. No i mamy tutaj Era Launcher. No i jedyne co musimy zrobić, no tutaj wejść w settings i to co wcześniej skopiowaliśmy, czyli tutaj Fortnite 11 i Fortnite, musimy skopiować i wkleić tutaj w settings i zasejwować. No i następnie po prostu wystarczy, że klikniemy launch i nam się powinien włączyć Project Era. I generalnie jest to dosyć szybkie, jednak no na przykład no, generalnie chyba ten cały folder no, to jest ponad 10 giga. Także no, mi się to na przykład z moim internetem instalowało chyba z 2 godziny albo 3 nawet. No i jak widzicie, tutaj mamy Fortnite, no i wczesny dostęp, jesteśmy teoretycznie w sezonie drugim. Tutaj mamy przez kogo został wykonany Project Era, klikamy OK. Generalnie tak jak powiedziałem, nie jest ona najlepiej zoptymalizowanym no, projektem na świecie, ale myślę, że tak drugi, trzeci raz ją włączycie, no to już powinno no aż nie tak lagować. Generalnie ratowanie świata, jak widzicie, nie jest wspierane, ale za to już tutaj pogracie normalnie. No i tutaj, jak widzicie, jesteśmy w sezonie drugim. Mamy normalnie tutaj sezon drugi. Mamy karnet bojowy, możemy sobie tutaj zajrzeć w karnet bojowy, jak on wtedy wyglądał. Mamy tutaj szafkę i normalnie możemy sobie tutaj skinki założyć, jakie chcemy. Ustawień, z tego co pamiętam, nie dało się zmieniać, więc tutaj nie ma co wchodzić. Jak widzicie, nie możemy się połączyć również z czatem, ale możemy już zagrać sobie w gierkę. I to oczywiście zrobimy. Jeśli chcecie, żeby wam wszystko dobrze zadziałało, to zapraszam oczywiście na Discorda, ponieważ sam tam się pobiera wszystkie pliki i tak dalej. I nie polecam wam pobierać po prostu tych plików od jakichś youtuberów, którzy wam dają od razu gotowe linki. I tutaj ta komenda, no generalnie nam robi to, że nas przenosi od razu do busa bojowego, no i od razu sobie lecimy busem bojowym. No nie wiem, generalnie dało się jakoś boty na pewno włączyć, ale nie jestem pewien, czy to jest wspierane w obecnej wersji, ponieważ na pewno dało się, ale... No to były jakieś filmy sprzed paru miesięcy, więc nie jestem pewien, czy to dalej jest wspierane, ale wydaje mi się, że tak. Więc poczekajcie, poszukam. Dobra, niestety z botami się chyba już nie da grać, ale na przykład znalazłem przydatną komendę Pause Save Zone. No i to działa tak, że no, generalnie nie będzie tam ruszała się burza. Także co? No generalnie jeśli chcecie sobie poszukać po mapie i tak dalej, no to możecie tutaj znaleźć generalnie bardzo dużo rzeczy. No tych botów nie da się chyba włączyć. Także co, to by było właśnie tyle w tym filmie, no i mam nadzieję, że wam pomogłem z tym, jak zainstalować Project Era, ponieważ mnie o to prosiliście. Dobra, więc to był taki podstawowy poradnik do Projectu Era, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama OSWyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu twórcy, czyli oczywiście kodu OSWyt w sklepie w Fortnite, jeśli chcecie mnie wesprzeć. 1000 łapek w górę, no to jakiś kolejny odcinek z Projectem Era, czy jakiś kolejny poradnik. Link do Discorda Projectu Era będzie w opisie, no i stamtąd wszystko możecie sobie na spokojnie pobrać. No i oczywiście link do mojego Discorda również będzie w opisie. Również w opisie będzie mój Instagram, czyli Instagram OSWyty, na którego was serdecznie zapraszam. No i zapraszam również do zostawienia subskrypcji na tym kanale, ponieważ aż 60% osób, która ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje. Także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. A jeśli już oczywiście będę z wami żegnał, każdy komentarz od treści telefon serduszkuje. Trzymajcie się, no i cześć!